Uczniowie trzecich klas gimnazjów przystąpili dziś do pierwszej części egzaminu gimnazjalnego. Młodzież najpierw zmierzyła się z zagadnieniami z historii i wiedzy o społeczeństwie, później z języka polskiego. Jutro napiszą egzamin z części matematycznej i przyrodniczej, a w piątek z języków obcych. Jak mówi Ewa Brzozowska, dyrektor zespołu szkół nr 8 w Suwałkach, to już przedostatni test. W przyszłym roku do egzaminu przystąpi ostatni rocznik gimnazjum. Dość gruntownie zostanie zbadana wiedza naszych gimnazjalistów. No jest to przedostatni już test na przyszły rok, ostatni rok gimnazjum, ostatnie lata w związku z prowadzoną reformą. Także taki sentyment w tym roku się w oczku kręci, że po 20 latach to już jest koniec. Uczniowie zawsze są zadowoleni. Potem gorzej troszeczkę z wynikami. Najbardziej trudność sprawia im jednak dłuższa wypowiedź. Myślę, że tutaj jak zawsze jest loteria. Jaki temat? Czy rozprawka, czy opowiadanie, a może jakaś jeszcze inna forma wypowiedzi? W dzisiejszych czasach to sprawia największą trudność. Wszyscy gimnazjaliści mają zapewnione miejsce. Gorzej będzie na przyszły rok, ponieważ na przyszły rok do szkół średnich pójdą dwa roczniki, czyli 8 klasy szkoły podstawowej i ostatni rok gimnazjum, czyli podwójny rocznik. I myślę, że na przyszły rok będą bardziej zmotywowani. Niektóre pytania sprawiły nam trudność, mówią gimnazjaliści. To znaczy, jak ktoś się uczył, to na pewno były łatwe. Były na przykład style, była pokazana budowla. I było pytanie, jaki to był styl. Było dużo o powstaniach. Niektóre zaskoczyły, bo na przykład przygotowywałam się, czytałam zeszyty z wszystkich 3 lat. Zaskoczyły niektóre pytania, bo nie pamiętałam niektórych rzeczy, ale myślę, że poszło dobrze, chociaż z historii nie jestem jakimś orłem. Historia była w miarę prosta, WOS to już, w ogóle to były proste pytania z WOS-u. Jedno mnie tylko pytanie troszkę zagięło, ale myślę, że dobrze odpowiedziałem. O Unię Europejską akurat było zrównanie cen telefonów komórkowych. Jutro są przedmioty ścisłe i matematyka. Ścisłe, czyli geografia, biologia, fizyka i chemia. I jeszcze pojutrze. Tak, pojutrze jest angielski. W sumie albo niemiecki, kto wybrał. Podstawa i rozszerzenie. Czego najbardziej się obawiasz? Szczerze mówiąc, to ścisłych. Matematyka jest w miarę prosta, ale ścisłe dla mnie to jest coś strasznego.